Dzień dobry, ja jestem Nervarian. z Państwem opis zmian w patchu 11.3, czyli standardowy patch, jak co dwa tygodnie z wtorku na środę, w nocy wchodzi, rano już normalnie będziecie mogli grać na tym e, patchu. I muszę przyznać, że ten patch jest dość kurczę, konkretny. No, e, jakby już było trochę tam LCS-ów, LCK i wszystkich tych lig, więc jakby zobaczyli, co jest OP. I w końcu się wzięli za to, co, za co trzeba, bo ostatnie dwa patche były takie trochę nijakie, e, bym powiedział, a tutaj już jest taki konkretny. Także polecałbym się zapoznać z tym, co, co Riot Games robi. Także zostawcie kciuka, zostawcie suba, dajcie znać znajomym, że e, zmiany, zmiany, żeby sobie posłuchali, e, co się dzieje, bo się później mogą zdziwić w niektórych czempionach albo i tamach po prostu. E, także lecimy z jedynymi słusznymi polskimi patchnotami. Skiny, skiny, skiny będą 4 lutego i 11 lutego, przejrzymy je tam jeszcze niżej. Bohaterowie, Anivia. Mówiłem, że jest, jest dość, dość mocna, no i rzeczywiście dostaje nerfy. Także 10 u mniej na Q przy detonacji i do tego jeszcze 5 punktów procentowych w dół AP. RK nerf na 11 levelu pół sekundy i na ostatnim levelu sekunda więcej e, cooldownu. Nie są to jakieś takie duże nerfy tak naprawdę. Wydawało mi się, że będą mieli nerfić E tak naprawdę, bo to jest OP, spell, e, aktualnie moim zdaniem. Ale jak to Riot lubi robić, czyli tak trochę od dupy strony, że tak powiem, e, zabierają się za czempiona. No okej, okay, spoko, jakby Anivia e, dalej mocno. po prostu. Czogacik dostaje nerfa, to mnie tutaj dziwi. E, na E dostaje zmniejszenie damage o 12 na ostatnim poziomie. E, no i mówią, że kurczę, tank Czogat jakby jest mocny. No nie wiem, ja tak nie za bardzo tego czegata e, widywałem, także nie wiem skąd oni to wzięli. Ale okej, okay, czegaczik dostaje nerfa. No dobra. E, Eliska e, dostaje też nerfy. E, no i Eliska no, zdarza się rzeczywiście, że ludzie tym grają. Bardzo mocny jungler w endgamie. No później raczej słabo, ale. Wiadomo, ten early Game potrafi zrobić bardzo, bardzo dużą różnicę. Także Q obrażenia zmniejszone o. na początku jest tak samo i na samym końcu 20% mniej. Ok. I na W prędkość ataku zmniejszone na początku jest tak samo i na końcu aż 40%. Zabierają. <laughs> Ostatnio też był jeszcze nerf na tego, na, na listkę i kolejne nerfy. No nie wiem o co chodzi. Dziwi mnie to, że aż tak bardzo to meliskie, no bo. Na listkę tak naprawdę wystarczy po prostu w early game nie padać. Jeśli ona do załóżmy, załóżmy tej 13 minuty nie zrobi jakiegoś tam powiedzmy 5 fragów, to raczej jest useless po prostu później, więc taka sytuacja. Aczkolwiek wiadomo co do kolejce, to często jednak te fragi znajduje. Ezril dostaje buffa. Troszkę no raczej małą na postać aktualnie w, w tej mecie AD Carry. Aczkolwiek coś tam zdarzy się go zobaczyć. Dostaje 10 punktów procentowych na Q, na AD po prostu. Niewiele, ale całkiem miłe. Jest ok. Ivern dostaje nerfa. Przerost zdrowia zmniejszono o 10, czyli no troszkę tego HP straci. Tak naprawdę 170 HP tracisz w late game, ie. jest to trochę. i i i wytrzymałość tarczy na ostatnim poziomie zmniejszono o 20, też całkiem bolące. No ivern wiadomo, teraz grany pod Moonstone'a z, z tym staffem, coś tam, tym wodnistym. No jest przepotężny, także nie dziwię się, że dostaje nerfa. Jinx dostaje zmiany. Można śmiało powiedzieć: zdrowie zmniejszone o 60, dasz, to jest ciekawe. Ale na Q zwiększyli jest zasięg o 25 na wszystkich poziomach. Kara do prędkości ataku zmniejszona do 10%. Spoko. Koszt many na E, czyli te trapy, do 90 manek, czyli 20 zwiększają. Czas uzbrojenia zmniejszony, czyli buff. I, 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 i tutaj jest ta zmiana, że. Jeśli tam na końcu kursora będzie miała to E, to po prostu rzuci na maxie, a nie będzie tam podbiegać po prostu. Taka sytuacja. Okej, okay, ma no to sens. Tak W Lolu różnie to jest z tymi umiejętnościami. Niekiedy jest tak, że jeśli jest poza zasięgiem Twojego widoku, to ta postać rzuca na, na Max Range, a niekiedy właśnie podchodzi i rzuca. Wcześniej właśnie Jinx podchodziła, no i przez co zdarzało no, się pewnie ludziom padać, więc wolę zmienić ten sposób. Spoko, mi się podoba. Jednak no, AD Carry to jest po prostu jak saper. Jeden zły ruch i padasz na hita. No niestety, takie życie. Karma dostaje buffy. To jest dość ciekawe, bo no nie jest jakoś tak bardzo grana Karma, aczkolwiek troszkę tam może zaczyna wracać do gry, no bo jest ten właśnie Bill tak samo jak na Iwerna, czyli Moonstaff tak zwany, czyli Moonstone i ten właśnie staff I, 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 i Karma dostaje buffy. Ciekawe. Także 1,5 many więcej dostaje. Regeneracji raczej. I na kół cool 10 many mniej będzie ją kosztować spamowanie Q. Um, Okej, okay. więcej połku, części możesz połkować, spoko. Jest ok, nie jest to jakieś też bardzo duże, ale miła sprawa. Mordekaiser, troszkę mało tego Mordekaisera widać ostatnimi czasy, więc zostaje buffa, dwie sekundy mniej na E, na wszystkich poziomach. Okej, okay. zawsze coś, ale tak jak mówię, no nie jest aż tak bardzo mocnym top aktualnie, po prostu. Tak można powiedzieć. Dalej, Olaf, jeden z najlepszych junglerów aktualnie, dostaje oczywiście nerfa. Zdrowie zmniejszono 22, tak jest. Prędkość ataku zmniejszono o 25 punktów procentowych. Tutaj chodzi oczywiście o to, że im mniej ma HP, tym mniej więcej atak speedu. I do tego już na, na, na pasywce, znaczy na tym okienku, na ikonce pasywki będzie pokazywane ile dostajesz prędkości ataku. Spoko, całkiem fajne, całkiem miłe. Także dwa takie małe. Małe. No nie są takie duże, te nerfy, tak naprawdę na no, Olafa. Wydaje mi się, że cały czas będzie ok, aczkolwiek itemy, którą gra, dostają nerfa, dlatego ten nerf nie jest aż taki duży. Pantheon dostaje nerfy. I jest to w sumie na dżunglę troszkę nerf, bo mocniejsze na przeciwko potworom, czyli w dżungli, i też 13 sekund, czy 3 sekundy więcej na Q ma Pantheon. Także jest to i na dżunglę, i na linię. No, ogólnie, no, trochę go, trochę tego Pantona to woli. Muszę przyznać, no nie będzie już aż taki mocny na levelu pierwszym czy tam drugim, bo no, niekiedy naprawdę Panton level 2, bo ponad połowa gier, jak go widzę, to zabija kogoś po prostu. A to, no, może mu troszkę przeszkadzać teraz. E, Ramus dostaje nerfa, to jest dziwne, nie wiem skąd się wziął ten nerf, nie mam zielonego pojęcia, e, no, ale miał tutaj do 10 sekund swoje E, a teraz będzie miał 12 na wszystkich poziomach. Nie wiem dlaczego Ramus dostaje nerfa. Nie mam pojęcia, nie widziałem go od miesiąca chyba. Nie wiem dlaczego dostaje nerfa. ale no, okej. Okay. Rel dostaje buffy. To jest ciekawe, bo jak wychodziła ta postać, no to mówiłem, że strasznie useless. Ale, i podtrzymuję to raczej. Aczkolwiek są goście, którzy są otypekami tej postaci. No i jak dobrze tym grasz, no to jesteś w stanie wyciągnąć coś z tej postaci, że tak powiem. Aczkolwiek w dalszym ciągu uważam, że Leona i Alistair są lepsi niż ta postać. Ale ma jakieś tam swoje plusy na pewno i jest bardzo dobra w duo w, z Samirą, to polecam, to jest takie miłe. I dostaje właśnie buffy na przeliczniki pod, pod AP, na W dwa razy ma zwiększenie tutaj o 20 punktów procentowych i na, na tym drugim skoczeniu na konia 10 punktów procentowych więcej. E, tutaj jest ciekawe. Czas odnowienia ze zerwania więzi do jednej sekundy z trzech. To jest ok. Ostatnio grałem w jego i przejąłem właśnie Real. To się zdziwiłem, że muszę 3 sekundy czekać, żeby to e, podłączyć kogoś tam, zesplonować. To jest trochę, trochę. To jest duży buff. O, może tak powiem. To jest duży buff. Wbrew pozorom. Tak myślę. I tutaj jakieś tam błędy, także whatever. E, I na RC dostaje jeszcze 40 punktów procentowych. E, też AP, właśnie. E, no i wydaje mi się, że. Tutaj jest to duży plus dla REL, jeśli chodzi o budowanie um, Glory, którą tam ostatnio, chyba w ostatnim patrzą, no tak mówiłem, właśnie, że trochę już z ten item i nie wiem dla kogo, ale myśl, wydaje mi się, że właśnie dla REL będzie super teraz ten przedmiot e, i, i, i bardzo fajnie pod te buffy właśnie to będzie je grało. Także spoko, spoko, spoko. Riven dostaje bufa. E, troszkę mało Riven, mało Riven widuję strasznie w tym sezonie, troszkę zapomniana. Wiadomo, są mantryki, ale rzadko widzę tych mantryków. No i dostaje też nerfa jej combo itemów, o którym za chwilę, e, więc dostaje rekompensaty, można powiedzieć, dwie sekundy e, na E, czyli na tym swoim dashu z shieldem. Okay, spoko, taka sytuacja. Serafina dostaje nerfy, no Serafina, już kilka razy mówiłem, że no, na początku też wydawało mi się, że jest taka sobie, ale e, no ulti OP, W jest OP. No i właśnie dostaje troszkę nerfów, więc na pasywce jeden damage mniej, wow. i cztery na late Gaming. Wiadomo, tu chodzi o staki, także to, to się tam trochę sumuje, trochę tego damage'u traci, aczkolwiek nie jest to jakieś to bardzo znaczące i na WoW wytrzymałość tarczy zmieszczono o 10 na początku i o 20 na końcu, także to nie jest to koniec świata dla Serafiny i myślę, że cały czas na, na saporcie i na, na midzie też Serafina jest bardzo w porządku. Szywana dostaje bufy, to jest ciekawe, bo Riot często miał takie coś, że, 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 że nie chce za bardzo na niektórych postaciach, żeby kombinowali, żeby robić pod AP czy coś takiego, a tutaj chyba się po prostu Riot pogodził, dobra, czyli chcecie szywane pod AP, no i więc dostaje buffy właśnie pod AP Także na Q pierwsze uderzenie zwiększono 25% moc umiejętności i tak samo to drugie uderzenie, 15% moc umiejętności, spoko. I do tego na W, czyli na przyspieszeniu, dostaje 8% za każde 100 AP. Spoko, bardzo, bardzo miłe. Tutaj jest jak, jak było, także dodatkowy damage, dodatkowy movement speed. Bardzo fajne rzeczy i szczerze wydaje mi się, że ta szywana może, może troszkę tutaj zawojować w tej aktualnej mecie. Tak mi się wydaje. Bardzo szybko czyści, fajny damage, fajny poke. Szczerze wydaje mi się, że będę nie grał. Tak, myślę, tak, myślę. E, Singet dostaje buffa. Tutaj podobnie jak Riven, trochę też tak mało trochę tych Singedów e, widać. Więc dostaje buffa 10 punktów procentowych na Q. E, no zawsze coś, zawsze coś. Aczkolwiek, no. No nie wiem, jakoś tak niewiele. Trochę niewiele po prostu. E, na Q koszt many. No, na pierwszym levelu jest to nerw, ale na późniejszych levelach jest to e, buff. Więc miła sprawa. I obrażenia na W zwiększone o 5 na wszystkich poziomach i do tego jeszcze 5 punktów procentowych AP No takie małe bufki. Całkiem miłe. Może być. Why not Sylas nie jest, jest, jest w dobrym miejscu a te bówki Jeszcze mu troszkę pomogą, spoko. E, Talia dostaje nerfy, bardzo mocny dżungler aktualnie. E, prędkość ruchu zmniejsz. Przepraszam, zwiększona. A, dostaję bufa na pasywce, okej, okay, przepraszam, mój błąd. 8 punktów procentowych na pasywce i 5 no, na ostatnim levelu? Naprawdę i to bufują? Kurczę, wydawało mi się, że to nerwią. Znaczy tu nerwią Q, czyli jej czyszczenie nerfią, a zwiększają mu speed. Ha huh. No dobra, okej. Okay. No to... No wiadomo, to trochę przeszkadza, bo nie czyści już aż tak super jak to było. Ale wciąż będzie myślę, że bardzo w porządku. No ten Movement Speed mnie zaskoczył. Jak tak czego wcześniej, to wydawało się, że to był nerf. A tu Buffik, Ciekawe, ciekawe, uder. Ostatnio nawet e, grany na O dziwo, e, Dostaje nerfy RK, czyli Phoenix. E, ty, 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 ta aktywacja, czyli te wszystkie te płomienie, które wypuszcza wokół siebie. Dostają nerfa e, 25 dm ogólnie. Traci. No, trochę to tam boli. Na pewno wiesz, jakieś tam teamfighty, trochę też czyszczenie dżungli, też to boli. Na pewno w jakimś stopniu, aczkolwiek wydaje mi się, że Uder raczej sobie powinien poradzić. Osobiście dużo grałem uderem w sezonie, a w tym sezonie troszkę go odpuściłem. Ale kto wie, może jeszcze powrócę. Vladimir dostaje buffa, to jest ciekawe. Było 150 na pierwszym levelu i 135 na 11. I, i, i znerf zbufowali to, jakby zmniejszyli koszt, czy no czas odnowienia do. 120 sekund, czyli tak jakbyś na 16. levelu. Więc to jest dość miłe. Muszę przyznać, dość miłe dla Bodemira Nie widać go aż tak często aktualnie, ale fajna, fajna sprawa. Dość przyjemna. Przedmioty dla magów. Teraz przedmioty będą. Więc 70 10 AP zabieram z OK Okej. Skupienie horyzontalne, czyli item, który robi się chyba tylko i wyłącznie na zoomie, to tak mi się wydaje, aczkolwiek może być też dobre na szywanie. E, zasięg Hyper. Hyper Strzał, tak to brzmi? E, dziwnie to brzmi. E, zasięg zmniejszony o 50 jednostek, czyli jest to. E, buff, tak? No tak. Bo to jest im. Że ktoś tam musi być w jakimś zasięgu, żeby był zwiększony damage, prawda? No to spoko, dwa buffy dla. Dla, dla, dla Zoe, której nienawidzę, naprawdę nienawidzę. E, roślina Bariera. E, to jest item, który, z którego się tworzy Banshee Veil, vale, jeśli dobrze pamiętam. E, dostawało się tam tego abresa co, co minutę, A teraz będzie po prostu tak jak na, na Zoni, czy tam na tym Seekerze, że za każdą jednostkę dostajesz połowę punkta odporności na magię. W ten sposób. Koszt skompletowania zmniejszony. ok e, No i tutaj też właśnie 15% więcej na Banshee. Całkiem miła sprawa. Koszt kompletowania rośnie do, do 700. Ok. E, tutaj właśnie e, Seeker, czyli na e, Zwiększony koszt o stóweczkę. Ok. No i Zonia też o stóweczkę w takim razie. Dostaje zwiększony koszt. Ok, K. Przedmiotem dla zaklinaczy. Tu jest ten item, o którym Wam mówiłem. Właśnie Iwerna, karmy i tak dalej. E, to się ogólnie grało po to, żeby. Znaczy to ogólnie było OP. I w sumie nadal będzie. Tak naprawdę dziwi mnie to, że Riot tego jakoś bardziej nie nerfi. Zabranie 10 AP z tego itemu to nic nie zmienia. Tak naprawdę. Nic to nie zmienia. Nie wiem dlaczego tak mało to znerfili. Dziwne to jest. Chętny techowy skaziciel. To jest ten item dla supportów, można powiedzieć. E... Który... Dzięki któremu można gry bez nakładać. E... Ability haste to zwiększyli o 5. I daje tutaj bardzo ciekawą rzecz, że. E... Leczenie lub osłonięcie tarczą Twojego ziomeczka sprawia, że on będzie dawał grywy z Bardzo, bardzo miła sprawa. I myślę, że to będzie item, który będzie, się, będzie można na jakichś tych ivernach, karmach, i ogólnie w tym Moonstone nie budować po prostu. Czy mundstafie przepraszam. A więc. Pff, nie wiem co ten raj robi. Nie wiem dlaczego tak grają, ale spodziewajcie się, że na moich streamach będzie więcej iwerna. Tak wam powiem. Przedmioty dla wojowników. To jest ten item, który się robi z qss -a. Dostaje buffa 5 AD i zdrowie, 100 więcej. Szczerze wam powiem, że nie wiem, czy ja chociaż raz widziałem ten item, czy żeby ktokolwiek go zrobił. Jakoś tak, no nie za bardzo. Nie za bardzo. Żelazny Beach. Beach? Dobrze, to po polsku. Nie ma już zwiększonych obrażeń. Na stworach i potworach z niskim poziomem zdrowia. A często się robiło tak, właśnie, że w dżungli jakimś kainem. Zagrywałeś kój, zagrywaj ten item i czyściłeś cały writy, na przykład. Więc jest to nerf w Kaina, Olafa. I wszystkie postacie, które używałem tego przedmiotu po prostu. Troszkę będą gorzej dżunglować, gorzej czyścić. Witmowy tancerz ma zmienione, że długi miecz zamiast sztyletu. Okej. Okay. I to dwa razy długi miecz. Bo dodali, dodali mu tutaj 20 AD. Prędkość ataku zmniejszona o 20 punktów procentowych. Ładunki premii do prędkości ataku zmniejszone o 1. I premia do prędkości ataku zmniejszona o 10%. O, nie wiem, czy to jest tak bardzo pomocne, te 20 ale No nie wiem, czy mi się to podoba. Dlatego PDK nie za bardzo się robi ogólnie. I dlatego też go zmieniają. No ale czy to wiele zmienia? Nie wydaje mi się. Nieśmiertelny łukierz. To jest... Boof, który mi się osobiście bardzo nie podoba. Dostajemy 5 AD więcej i prędkość ataku zwiększono o 5 punktów procentowych. I to jest buff dla Yasuo, dla Samiry, i y y y y dla brata, y dla Yona, i y dla Gravesa też. I y y jakby to jest buff po to, żeby AD carry dostały. Czy no, to miał być buff dla AD carry, ale prawda jest taka, że większość AD carry tak robi Gelforsa albo Kraken Slayera. A tak jak powiedziałem, są chyba 4 postacie, które grają tylko ten item. I te postaci już są bardzo mocne. I będą jeszcze mocniejsze. Nie wiem po co ten buff. Naprawdę nie rozumiem tego. Dziwne to jest. Przebiście pancerze na Dominiku zwiększono o 10 punktów procentowych. Tak, o! Spoko. Bardzo miłe. To jest spore, spore, spore. Przedmioty podtrzymujące. Czyli leczące, tak? Ok. Chłopczarz posałki, czyli właśnie to, to jest ten jeden z przedmiotów, który jest tam nerfiony dla dla Olafów i tak dalej. Było 12% brakującego zdrowia leczone, teraz będzie 8%, także 4-punktów procentowe, całkiem sporo. Wszechwampiryzm zmniejszony o 5-punktów procentowych zdrowie zwiększono o stóweczkę. E, tutaj szczelinotwórca, czyli Riftmaker z 15 do 8 mił, zdrowie zwiększono o 150, sporo. E, i, i, I tutaj ta mityczna bierna, było przebicie odporności na magię, teraz będziemy mieli 8 AP, trochę mało. Ale do tego dostajemy ten właśnie wszechwampiryzm, który tutaj traciliśmy. Te 8 OP trochę tak żałośnie wygląda, nie sądzicie? Mogliby dać z 15. No 10. Dyszkę mogliby dać, no. Dyszkę. 8? Co to jest 8? Ale no te 2% jest bardzo miło, muszę przyznać. To jest fajne. E, zaćmienie. Eclipse dostaje buffa, jeśli chodzi o tarczę, ale tracimy 2% wszechwampiryzmu. No, Rajad ogólnie. Zauważył, że chyba za dużo leczenia jest w tej grze. Brawo. Shack jest również na Hydrze zwiększony, zmniejszony, przepraszam, o 5 punktów procentowych. To jest nerw w Kamile, e, chociażby, czy też Kejna, Olaf, też niektórzy budowali na Olafie ten item, więc też w Olafa. I tak samo ten sterak, właśnie. Wytrzymałość tarczy, linii życia 100 punktów i czas trwania 4 sekundy z 5. Że raz, dwa, trzy. Trzy itemy, które budował Olaf. Albo jakiś Kane dostały nerfa. Tak samo Kamila też, chociażby. Aczkolwiek go nagra Divina, ale to, że Kamila nie dostała nerfa, że Kaisen nie dostała nerfa w tym patchu, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, nie wiem dlaczego Riot Games tak zrobiło. Tam Jean czemu nie dostał nerfa? Trochę jest w tej postaci, ale mniejsza. Eee, troszkę tutaj bufy na itemy, dż, dż, tankowate. Prędkość ruchu zwiększona o 10 jednostek na fonie, siła natury. Pancerz umrzyka zdrowie zmniejszono o 75. To jest nerw w Udyra. Kolejny, tak naprawdę. Trochę dziwne. Nie wiem czemu to zabrali, ale okej. Okay. Broźne serce. Koszt zmniejszono o dwie stówki, a pancerz zmniejszono o 10. Tylko. Okej, okay, taka sytuacja. Clash będzie... Okej. Okay. AR Urf będzie... Spoko. Naprawione błędy, rzeczy pomijamy. Skórki, jakie będziemy mieli: Wiego, Fiora, Anka, Darius, Falista, Jarvan, Aphelios, Fiora prestiżowa edycja, Zyrka, Swain, Syndra Talon. No, sporo tych skinów. Jak ktoś nie widział, to na kanale Riotu jest filmik z tymi właśnie skinami. Całkiem fajny. Muszę przyznać, także polecam sobie sprawdzić. Całkiem milutki. Już to mają rogi. Pani lista wygląda. To jest kto? Apelius? Apelius, ok. No w sumie jest ta jego. To jest siostra? Czy kto to był? Ktoś tam to był. No ładne, te skiny robią kurczę Z To Stoję, trzeba przyznać. Potrafię, potrafię. Ale czemu takie słabe kurcze nerfy na postaci? Ajajaj, aj, raj od Games. Ajajajajaj. takie chromki. E, dziwnie ten Darius wygląda, szczerze wam powiem. Alicer jest bardzo fajny, taki kolorowy Jarwan. Hmm. Fiorka. Chyba lepsze skiny ma, aczkolwiek fajny. No nie jest zła w sumie. Spoko. Anka. Może być. U, to jest fajna. Cyndra. Ok. Talonik. Chyba ma fajniejsze. Sweeney. Całkiem spoko, aczkolwiek też ma fajniejsze, wydaje mi się. I zyrka też nie jest najbrzydsza. tyle, mieli Państwo. Taki patch, no mi się wydaje, że całkiem spory. Trochę ruszyli itemów, e, takich metowych, postacie metowe też ruszyli. Um, ale tak jak mówię, no trochę niektóre postaci, niektórych postaci trochę mi brakuje, żeby znerwili. Ale kto wie, może w następnym patchu to ruszą. Także tyle. Dziękuję pięknie za obejrzenie. zapraszam na streamy, inne filmy na YouTube. Życzę Wam miłego ciągu. Bye bye.